Siemano, z tej strony Żółty i witam was w filmie znowu Złota, dużo bitew, ale słuchajcie, dzisiaj jest specjalny naprawdę odcinek dla mnie, bo uważam, że rozegrałem bitwę dosłownie, no życia może nie, ale naprawdę roku na tym oto czołgu, jak widzicie, Forest Spirit, inaczej zwany SU-130PM. Zagrałem nim, bo myślałem sobie, a pozarabiam, z Forest Spiritem mało grałem, co prawda SU dużo grałem. Dlatego, słuchajcie, jak widzicie, tiery 8, same mapa to jest klasztor. Ja wiem, bitwy bitwami, niektórzy robią po 10 i tak dalej, ale czasami chciałem mi pokazać swoją bitewkę i przemyślenia na temat danego czołgu. Także, żeby nie było, że jakoś w tytule coś jest, to od razu powiem OP, kupuj i tak dalej. A nie, a tak na poważnie mówiąc, to SU-130PM to jest naprawdę bardzo fajny pojazd. I nawet powiem wam, że w tej bitwie nie będzie zbytnio dużo kampienia. Tutaj będzie strzał w Skorpiona, nie pytajcie, nie wiem, nie mam pojęcia, co on sobie myślał, ten Skorpionik się chłop. Będzie bardzo dużo strzałów, bardzo dużo damage'a i bardzo dużo farta w tej bitwie. Kolejny, nie wiem, czy to jest UA, czy co, ale uwaga, został zniszczony Detroit 19. Także co, już ponad 1000 damage'a, no działo tego pojazdu to każdy dobrze wie, jaki jest SU-130PM. Słuchajcie, 1870 damage'a plus troszeczkę tam jeszcze ukrytego, dwa fragi. I w tym momencie zauważyłem w ogóle, że no tutaj jest grubo, słuchajcie, tortoisik. Patrzcie ten strzał. Pięknie! Poleciał, nie dość, że było na pomarańczowo, było daleko, to jeszcze poleciał dokładnie tam, gdzie chciałem. Ale to nie wszystko. Tego tortoisika pamiętajcie jeszcze po tym strzale, ponieważ to weszło za 603. 520 średnich damage'a za 603 polosowało. Teraz zauważyłem właśnie w tym momencie, że linia 1-2 no, jest zbytnio atakowana, więc postanawiam sobie tam pojechać. Na razie ta bitwa nie wygląda, żeby była jakaś super mega, no jednak 3000 damage'a jednak robi swoje. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest dopiero początek. 2-1 i coś, co no, niektórym jeszcze nie udało się zdobyć tego medalu, nie będę mówił jakiego, ale mogę powiedzieć, że jest to mój drugi takowy medal, ale jaki to zobaczycie później. Naprawdę będzie się tutaj działo, jest to dopiero początek. Niektórzy z was jeszcze mogą zapytać, dlaczego w ogóle gram na ręcznej gaśnicy, a nie zwykłej, jak to mawiał Grzegorz Braun, to swoją drogą. Natomiast nie gram na racjach żywnościowych, bo używam tego czołgu typowo do zarabiania, a jednak 20 tysięcy w tą czy w tą dla mnie troszeczkę robi różnicy. Co nie zmienia faktu, że bitwa dalej jest fajna. Jest fajna. Mamy 3-1 i tu będzie najnudniejszy niestety moment tej bitwy. W ogóle wygląda na bitwę taką w miarę czy to wyrównaną, czy taką w miarę nawet do wygrania. 3-2 to jest jedno. Oni tam gdzieś się gnieżdżą na tym G1, G2. Nasi przepychają tam Turtla i Skorpiona. Ten Turtle, nie mam pojęcia, co on tam robi, ale rozwala przeciwników jak chce. Z racji tego, że ten moment jest trochę mądniejszy, tutaj przewinę. Spoiler, nic się tutaj nie stanie w tym momencie. Kampiłem sobie tutaj, w sensie nie, że kampiłem, tylko że siedziałem z tyłu krzaka. Jezus, czasami nie wiem, co ja mam w głowie, ale stałem tutaj z tyłu, kampiłem. Fioletowy kolorek sam się oczywiście nie zrobi. SU-101 jedzie, mówię, dobra, pojadę sobie za tym SU-101, który naprawdę dużą rolę w tej bitwie również odegra, jak zobaczycie później. Jadę sobie po prostu za nim, żeby mu pomóc, jednak dużo tam czołgu było, czy to Kiliana, Primo Victoria, 703, X6, STA, także no, były tutaj tak naprawdę dwa wyjścia. Albo pojechać do naszego Kiliana na F8 i wspomóc z Tortoisem i Skorpionem, natomiast ja postanowiłem pojechać ze SU i jechać na praktycznie pierwszą linię. Zobaczycie, jak to w ogóle tutaj wyjdzie. No, jeżeli ktoś nie zna jeszcze Forest Spirita, czy inaczej zwąt SU-130PM, to przede wszystkim chodzi tutaj głównie o działo, o to, że to działo jest na wieżyczce, co prawda nie w pełni obrotowej. Kamuflaż jest bardzo spoko, mobilność też jest ok, natomiast chyba największym minusem tego pojazdu jest jednak jego pancerz, no ale nie można mieć wszystkiego. 340 damage'a, kolejny frag, słuchajcie. W sumie no, typowy Tedek, tak? Ja osobiście zawsze wolałem Skorpiona G, ale z racji tego, że mówię, nie grałem tym pojazdem, to postanowiłem nim troszeczkę pograć, zobaczyć, czy to rzeczywiście będzie tak fajnie mi się grało jak SU-130PM, czy jednak gorzej, bo nie wiem czemu, ale na przykład mi się na przykład gra lepiej gwardzistą niż STG na przykład. Ile razy jeszcze na przykład powiem, nie wiem. Czekam na ISA 6, 464 damage'a.
nie trafił na szczęście. I ten Su-101 robi tutaj jako taka tarcza dla mnie, praktycznie można powiedzieć. Co prawda, no w, nie w Niku, ale jak widzicie w klanie UA jest, natomiast odegrał bardzo kluczową rolę tutaj. 7 do 11, 1500 straty damage'a. No więc no, nie wygląda to zbytnio ciekawie, zwłaszcza, że został na tamtej flance Skorpion z Turtlem. Tutaj stałem, czekałem, aż może coś wychyli, bo tak jakoś chcieli zobaczyć. Tu myślałem podjechać od góry, żeby zaskoczyć Primo Victoria, ale Primo Victoria zaskoczył mnie, bo pojechał od spodu. Przepraszam, ST1 zniszczony. Mistrzówce się zablokował. Także no, nie wiem, czy to wysyp botów, czy kogo, ale i szósty do garażu. Piąty frag, 257 damage'a. I tutaj będzie mega ważny strzał, który może dużo nie zmienił końcowo, ale mogło być lepiej. No, zepsułem. Niestety zepsułem. No, 66 damage'a, nawet z heka wydaje mi się, że bym go wykończył. Natomiast, no, nie udało się. 5 fragów, zostało 5 przeciwników. Niektórzy z was już mogą wiedzieć, co się będzie szykować. W tym momencie załadowałem HEK-a, ponieważ widziałem Elca właśnie na E4. Elca na hita nie zdejmę, on tam miał dosyć sporo HP. Także podjeżdżam sobie również tutaj z Su-101. I mamy Su-130 PM. Ale mówię, nie będę strzelać. Mówię, dam szansę szczęściu. Su na szczęście dla mnie nie trafił w tego Su-130 PM, natomiast ja już jak najbardziej. 4700 damage'a, 6 frag i pojawia się Skorpion. No niestety przyjąłem od niego, ale na szczęście tylko, jak później się okaże, za 465, więc low roll dla Skorpiona. Su-101 jedzie na niego, mówię, dobra, on sobie z nim poradzi. Ja w ogóle nie byłem świadom nawet tego, że mam 6 fraga. Ja po prostu zarabiałem sobie. 4700 damage'a, to była w ogóle chyba jedna z pierwszych bitew dnia. Ale patrzę, nie radzi sobie. Mówię, dobra, wychył działa się tutaj przydał. 281, 7 frag. I w tym momencie dopiero się skapnąłem, że jest 7 fragów i 3 przeciwników zostało. Także jest szansa na tego pula. Nie będę ukrywał. Natomiast, no, nasz Su-101 zginął przez T28. Pancerny X-Robster. I tu będzie coś, co naprawdę mega rzadko się w wocie spotyka. Przynajmniej ja mega rzadko spotykam. Haeczka ładuje, myślę, na tego Elca, ale przeładowałem szybko na PPK. I uwaga! 650 damage'a. Maksymalna rolka, jaka może polosować na Forest Spiritie. Także naprawdę to nie ma żartów. Tu już trzeba było wygrać tą bitwę. 5676 damage'a, 7 fragów. I cały czas najbardziej o co się boję, to nie wcale o tego Prota, bo widzę, że Ferdinand na niego jedzie, ani o tego Turtla, bo zanim on gdziekolwiek dojedzie, trochę potrwa, tylko boję się właśnie tego Elca. Myślałem, że gdzieś on tutaj lawiruje jeszcze w okolicach tego Ferdinanda może, także co chwila tutaj tymi pociskami tak magluje to Pepeki, tu Haeki i wiecie. Mówię, Ferdinand da sobie radę z tym Protkiem, pojadę z drugiej strony, może go jakoś zaskoczę, ale nie, zaskoczył mnie LC Even. Idealnie przyszykowany haek. W międzyczasie T28 Prot zniszczył Ferdinanda. No to słuchajcie, 643 damage'a. Przed chwilą wylosowało 650. 293. Jestem na 2 strzały od LC Evena. Już na 1 strzał. 218 HP. I zostało mi 31 HP. Odpalił mi się Desperat, który w tej bitwie również troszeczkę mnie uratował. No Elca zniszczyłem, bo ma jedynie 3 pociski. Jest 8 fragów. 6319 widocznego damage'a i zostało 2. T28 Prota, którego trafiłem za 650 i Turtla, którego 2 razy fartownie trafiłem, którego nawet nie widziałem. Myślałem, że Turtl właśnie od tyłu mnie gdzieś tutaj zajedzie, dlatego załadowałem też Golda, bo jednak z Golda, no Turtla, zwłaszcza z hita, łatwiej się gdzieś tam przebije. No i wiedziałem, że Prot też ma chrapkę na 6 fraga, ale jednak mieć te 10 to jest rzadkość. Turtla nigdzie nie było. Szczerze, naprawdę dziwię się, że on zagrał jak zagrał, bo gdyby on mnie objechał, ja wiem, że to by troszeczkę potrwało, natomiast wydaje mi się, to, żeby była to lepsza taktyka, aniżeli to, co zaraz zobaczycie. Także gdzieś tutaj lawiruję. Jestem na hita oczywiście od Prota czy od Turtla. HX zwykły by mnie momentalnie zniszczył. To w ogóle nie ma co tutaj gadać. No i się dzieje. No i się dzieje, słuchajcie, 5 minut do końca bitwy. Jadę, moja taktyka była prosta. Postać na górce na B3 i poczekać, aż oni przyjadą. No ale, jak zobaczycie, przyjechali do mnie.
Na szczęście nie trafili i widziałem, że ten turtle miał hajeka. Co nie dziwne. Natomiast wiedziałem, że jak zniknę po tych 8 sekundach, zaskoczę ich tutaj. Prot za bardzo się nacieszył jak szczerbaty na suchary i wyjechał sam. Dlatego pancerny X-Robster zginął i został sam turtle. 9 fragów, słuchajcie. 6500 damage'a. Obracam się, żeby być jak najbliżej skałki. Jest turtle. To nie musiało wejść. To nie musiało wejść. Słuchajcie, 10 fragów. Zobaczmy wyniki końcowe bitwy. No i tak się prezentują, jak to Dedu mówi, a screeny końcowe wyglądają następująco. MK pierwsza, no bo mało grałem tym czołgiem. Gówniane medale. Medal Pula, mój drugi. Pierwszy był, słuchajcie, na P43 bis. Jeszcze w odcinku u Fai wystąpiłem. Podlinkuję wam go w opisie. Specjalista, duży kaliber, czołgista, snajper. Dodatkowo 6647 damage'a, czyli więcej ósemką zrobiłem na ósmych tierach niż pulpi na dziesiątce na Lakeville'u, na Kranwagnie. Pozdrawiam cię cieplutko. 10 fragów, prawie 2000 expa podstawy. Także nie było kampienia sporo. Nawet zastanawiałem się szczerze, że tej bitwy nie wysłać chociażby Hallakowi. Pewnie by było śmiesznie. Team nasz to Kampfpanzer 0, Kiliana 0, Ferdinand 0, Skorpion 1 strzał, Type 1 strzał, Els 2, Udes 2 strzały, Lorka magazynek. Te się widzisz, to tragedia. Wykierowana bitwa po stokroć jak najbardziej. Ja oraz Su 101, no i gdzieś tam może Arni troszeczkę z Progetto. No i z racji tego, że jak widzicie, miałem tutaj rezerwę klanową i rezerwę swoją, zarobek na czysto 218 tysięcy. No, 18 strzałów, 18 trafionych, 15 z przebiciem, jedno uszkodzenie od eksplozji. Szczerze, no, a już pamiętam, który strzał, no tak. No, także 18 tysięcy expa łączonego ze wszystkim. Bitwa, no, najlepsza bitwa w tym roku moim zdaniem, jaką osobiście rozegrałem. Także co, krótki film, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawcie lajka i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzięki za oglądanie.